Gonitwa trzecia zgromadziła na starcie mocną stawkę koni drugiej grupy. Jako faworytka wystartowała 3-letnia Nuna, zaliczana do czołówki swojego rocznika. Nuna, dosiadana przez jockeya Tomasza Dula, niosła wysoką wagę i jeździec prowadził ją na końcu stawki. Na prostą jako pierwszy wyszedł Tabasco, dosiadany przez Mirosława Filicha, ale po jakichś 100 metrach zaatakowała go idąca środkiem toru Sorbona, dosiadana przez Wiaczesława Szymczuka. Sorbona w połowie prostej była pierwsza, ale nieoczekiwanie na ostatnich metrach zaatakował ją Down. Wygrywa Sorbona, drugi Down, a faworytka finiszuje dopiero na trzecie miejsce.